Po zakończeniu gali grupy Zabrant Event w Kilonii rozmawiamy z Andrzejem Bitułkiem, szkoleniowcem Piotra Wilczewskiego i Mateuszem Masternaka, którzy dzisiaj stoczyli swoje pojedynki. Sukces tylko połowiczny, zwycięstwo Mateusza Masternaka. Może zacznijmy od Piotrka. Z tego, co mówi Piotrek po walce, to chyba jednak to, ta zapaść, która dopadła go w nocy z niedzieli na poniedziałek, bądź z poniedziałku na wtorek, no, chyba zrobiła bardzo dużą krzywdę, prawda? Bardzo dużą. Praktycznie na dobrą sprawę zastanawialiśmy się, czy nie poprosić grupy Zauerland Event o odwołanie tej walki. No nie mogliśmy o tym powiedzieć, bo czekaliśmy na jakieś... Nie mieliśmy doświadczenia, jak wygląda sytuacja zdrowotna, bo wiadomo, że o tym decydują lekarze. Natomiast z niedzieli na poniedziałek dostałem informację, że Piotrek jest w szpitalu do godziny 3 w nocy, także kroplówki, no, praktycznie były sytuacje takie, że on nie mógł wyjść z samochodu, bo i temperatura, wymioty, mocna biegunka, także to było takie wirusowe zatrucie. Dojechali Piotrek i Mateusz dojechali we wtorek w godzinach popołudniowych. Nie zrobiliśmy żadnego treningu, Piotrek nie miał praktycznie siły chodzić, więc w środę taki trening, który no, próbowaliśmy znaleźć odpowiedź, czy będzie w stanie boksować. No. Zdawaliśmy sobie sprawę, że tutaj było wszystko przygotowane, sprzedane bilety. No, zawsze była jakaś dziwna może interpretacja tego, jakbyśmy poprosili o zmianę terminu walki albo o decyzję o tym, że Piotrek nie będzie boksował, a taką decyzję byśmy otrzymali od polskich lekarzy na pewno. W związku z czym no, no, dla mnie Piotrek dzisiaj, jak to się mówi, w trakcie sekundowania rozmawiałem z nim i sam powiedział, że no nie ma tej energii takiej, której miał na co dzień. Myślę, że to, co zrobił dzisiaj, to jest no, na maksa, jeśli chodzi o taką motorykę i chęć podjęcia walki. Pokazał olbrzymie harducha, pokazał dobry boks. Natomiast no, tej energii i takiej motoryki zabrakło po prostu w wyniku choroby. Także myślę, że teraz trochę odpocząć trzeba, dojść do siebie i oczywiście zrobimy jeszcze badania lekarskie dodatkowe i będziemy czekać na następne propozycje walki, a już je mamy. Nawet biorąc pod uwagę te problemy zdrowotne w ostatnich dniach przed walką, to może mieć Pan jakiekolwiek pretensje do tego, jak Piotrek boksował, bo siedziałem dość blisko narożnika i słyszałem, że Pan i współpracownicy dużo krzyczeli, żeby Piotrek bił dużo na dół, Piotrek tego nie robił. Jakieś pretensje w związku z tym? Sekundy, absolutnie nie, wręcz odwrotnie. Jestem pełen podziwu dla jego postawy dzisiaj. Uważam, że zrobił kapitalną walkę po tym, co się wydarzyło. Chciałem mu za to bardzo serdecznie podziękować. No, sekundowanie to jest coś innego niż prywatna ocena całej sytuacji. Wiadomo, że się motywuje zawodnika, a ciosy na tułów nie było łatwo dzisiaj zadać, dlatego że szczelna garda, dobra obrona Abrahama. Myślę, że sam zespół Zauerland Event też do końca jest dzisiaj wie, że to był trudny test. Oni się spodziewali łatwiejszej walki. Myślę, że Uli Wagner, który dzisiaj na konferencji prasował, że powiedział, że to była doskonała taktyka ze strony Piotra Wilczewskiego. Uważam, że w tym stanie zdrowia wykonał robotę nie w 100, a w 200%. W takiej walce jednak nie możemy nie zadać pytania o punktację, bo zdaje się, że jednak to jest 118, 109 u dwóch sędziów, punktacja jednak zawyżona, prawda? Ja myślę, że po pierwsze, wielu sędziów w boksie zawodowym, trzeba powiedzieć, ma małą wiedzę na temat tego, co się dzieje w ringu. To nie znaczy, czy ktoś się z Niemiec, z Austrii, z Australii, z Polski. Czasami dzisiaj masę ciosów Abrahama dzięki kapitalnej taktyce Piotra Wilczewskiego przeszło koło głowy, bo wszyscy się spodziewali z ich obozu, że oni wygrają walkę przed czasem. Sam Abraham również nie był na konferencji prasowej, bo otrzymał cios z lewej strony, prawym sierpowym i mówi, że miał bóle głowy, więc on też oczekiwał łatwiejszej walki. Powiedział, że Uli Wagner powiedział, że oni no, byli zaskoczeni taką sytuacją. Przecież Piotrek w pewnym momencie skracał, nie stał w tym dystansie, a więc w bezpośrednim zagrożeniu różnych kombinacji ze strony przeciwnika, a tylko skracał ten dystans. Ja nie mówię pół dystans w sensie zadawania ciosów na tułów, ale z ograniczenia powierzchni zadawania tych ciosów i to było bardzo skuteczne. Poza tym zmieniał ustawienie. To jest tak majstersztyk przy powiedzmy do tej pory sposobie boksowania Piotka na tle tego bardzo silnego, agresywnego Abrahama. Także, że ja jak powiedziałem, to pokazało naszą taką mądrość taktyczną bardzo dużą, bo wszyscy liczyli, że Piotrek odejdzie się, cofnie do tyłu, odchyli się jak zwykle i po prostu złapie jakąś bombę i będzie po walce, bo tutaj na to czekano. Sam Kalle Zauerland powiedział, że ten pojedynek naprawdę był bardzo, bardzo... Zresztą cały warsztat nasz zawodowy dosyć mocno doceniają, bo otrzymaliśmy propozycję już wspólnych treningów w sierpniu w Polsce. Cały zespół tu przyjeżdża, niemiecki, czyli no, nie proponowaliby na wspólnej pracy, gdyby nie doceniali tej wartości, prawda?
Zapomniałem dokończyć odpowiedzi na pytanie na temat sędziów. Tych masy ciosów po prostu poszło dzisiaj bokiem, poszło na gardę i tak dalej. Wiadomo, że publiczność reaguje, więc punktacja była moim zdaniem za wysoka. Natomiast no, myślę, że może nie mają wiedzy, ale powiedzmy troszeczkę zbyt sędzia ringowy też był takim człowiekiem, który no, był za emocjonalnie reagował, bo nie powinien tam jako, ten Piotrek otrzymać oszerzenia za głowę przede wszystkim, bo to był bark, to było zejście, klasyczne zejście pod lewy sierpowy i to była taka techniczna akcja. Myślę, że przy takiej walce nie daje się oszerzenia za tego typu, nie było tam zagrożenia takiego, żeby mógł być rozbity łuk i tak dalej. Trochę, jak mówię, no, wielu sędziów ma, jest bardzo dobrych, średnich, no i takich, którzy nie czują boksu. I tak podsumowując, ten pojedynek Piotrka z Arturem Abrahamem, to biorąc pod uwagę raz problemy zdrowotne, dwa walkę na terenie nie przeciwnika, trzy interesy promotorskie, którzy ciągle liczą na dochodowe walki z udziałem Abrahama i walkę oczywiście o Mistrzostwa Świata i związaną z tym nieprzychylność sędziów, dobrą gardę Abrahama, to czy można było coś w tym pojedynku zrobić więcej? Myślę, że w tej sytuacji absolutnie nie. Chciałbym Piotrkowi podziękować. Zrobił kapitalną walkę. Dla mnie jest zawodnikiem naprawdę, który pokazuje olbrzymią wiedzę, olbrzymią determinację. Wiadomo, że nie jest zawodnikiem młodym, ale to, co robi Piotrek, to jest naprawdę majstersztyk w tej chwili.